Cześć, witam Was 30 czerwca. Za chwilę koniec miesiąca, godzina 14.20, trochę później niż zwykle. Zaczynamy codzienny przegląd analizy technicznej, a w dzisiejszym odcinku jak zwykle Bitcoin, a także udany setup z wczoraj i zapowiedź kolejnego setupu. Zobaczymy, czy się sprawdzi, zrealizuje i jak to wszystko wyjdzie. A także kontynuujemy cykl analiz indeksów giełdowych i dzisiaj wchodzimy na rynek polski. A w polskim rynku mamy WIG20 na początek oraz jego stara analiza, którą robiłem już kiedyś tam. Nawet nie pamiętam kiedy, ale robiłem. Zobaczymy, jak ona się sprawdziła, czy się sprawdziła, czy się zrealizowała. WIG30, idziemy za ciosem. Takie były Wasze oczekiwania, żeby tutaj zajrzeć. MWIG40, kolejna odmiana. Bardzo ładny trend wzrostowy, by the way. I WIG Games. Młody, stosunkowo młody walor. Zwróćcie uwagę, że tutaj notowania mamy jego od marca 2019 roku. Czyli dosyć krótko zobaczymy, jak to się rysuje i czy jest tutaj szansa i nadzieja na to, żeby w coś zainwestować. Także myślę, że będzie ciekawie. Zapraszam, zaczynamy. Ok, na start Bitcoin. Zobaczmy, co się tu wydarzyło od wczoraj. No, najpierw zmniejszymy sobie interwał na 15-minutowy. Popatrzmy tutaj na tę strukturę, może żeby odróżnić ją od całej reszty. Zmienimy jej kolorystykę na taką fioletową chyba. Mam nadzieję, że to fioletowe. Wiecie, jak to jest u facetów z kolorami. Chyba fiolet. Zobaczcie, mieliśmy tutaj do czynienia z trójkątem zwyżkującym, pod który wczoraj odbywał się handel. I tenże trójkąt zwyżkujący, co on nam tutaj zrobił? Co on nam tutaj dostarczył i zaoferował? Dostarczył nam strzał do góry. I to taki całkiem fajny, imponujący strzał. Pisaliście w komentarzach w zakładce społeczność, że zdążyłem z nagraniem. Bardzo się cieszę, że zdążyłem z nagraniem. Czyli okazało się, że jeszcze można było tu zająć pozycję. Natomiast ja też przypominam po raz kolejny, że nic co mówię nie jest dla Was poradą, żadną handlową ani inwestycyjną. To jest tylko i wyłącznie mój handel, ewentualnie moje projekcje, których też niekoniecznie muszę handlować. W Bitcoinie na ogół handluję. Więc weszło ładnie. Weszło ładnie, bym powiedział, nawet dwukrotnie, bo pierwsza pozycja gdzieś tutaj była już z tych okolic do góry. Na szczęście ten powrót nie wybił stop lossów i przy reteście jeszcze raz była okazja do ponowienia wejścia. Wejście weszło, można powiedzieć, że książkowo, a nawet bardziej niż książkowo, dlatego że zasięg tych wzrostów był przewidziany tutaj przez tą niebieską linię. Widzicie? Ta niebieska linia optowała za tutaj zasięgiem do wyboru, który był, natomiast cena zawróciła nieco wyżej. To nieco wyżej też nie jest miejscem przypadkowym i to miejsce, wszystkie osoby, które są w grupie, doskonale wiedzą, co to za miejsce, dlatego że ten handel też się odbywał tutaj short. Ja osobiście tego nie handlowałem, ale grupowicze jak najbardziej. I to miejsce nie było przypadkowe, poziom 36590. Natomiast no, skoro układały się tutaj struktury short, wielu traderów chciało handlować w dół, no to można powiedzieć, że racjonalne było, żeby już się cashować, nawet jeżeli ktoś tego nie zrobił jeszcze tutaj, tak? Bo tu był zasięg. Udało mi się całkiem nieźle z tego wyjść. Mój depozyt się całkiem przyzwoicie tutaj umocnił na takiej transakcji, oczywiście z dźwignią. Wynik, może nie całkowity wynik, ale gdzieś tam maksymalny wynik osiągnięty procentowy widzieliście w zakładce społeczność. No i co się dzieje dalej? Zobaczcie, cena nam wraca. No i shortujący się cieszą, no bo dla nich nie jest to miejsce przypadkowe. To jest tak naprawdę 6,18 całych spadków, mogę Wam o tym powiedzieć. Czyli całych spadków od, może nie całych, ale spadków od 15 czerwca do 22 czerwca, czyli dość brutalnych spadków. To jest typowe zakończenie korekty. Czyli shortujący uważają w tej chwili, że jeżeli tu się korekta mogłaby skończyć, to oni chcieliby teraz pojechać po nowy dołek. To jest ich target.
Czy im się to uda, zobaczymy. Nie byłbym taki pewien, a ja jestem nadal mimo wszystko, mimo nawet tego, że w naszej grupie tutaj istnieje podział na tych shortujących i bajujących, ja jestem po stronie tych po stronie tej zakupowej, czyli po stronie popytu. Czy mogę nie mieć racji? Oczywiście, że mogę nie mieć racji. Jeżeli ja nie będę miał racji, to będą mieli rację koledzy z grupy tutaj, którzy shortują. Ich powodzenie. Ale co się wydarzyło z ich shortami teraz? Zobaczcie. Ich handel w dół dotarł do tutaj tej czarnej krawędzi linii. Widzicie? Do tej tutaj. Na razie możemy już sobie ten trójkąt zwyżkujący usunąć z wykresu. To już jest historia, niepotrzebna do niczego. Chyba, że do, nie wiem, archiwizacji jakichś tam sukcesów. Stop lossy też nie są potrzebne. Zobaczcie, co się stało. Spadki dość dynamiczne, bo to się tak naprawdę działo całą noc. I dzisiaj rano można było się obudzić z niezłym zyskiem. Dotarły do tej czarnej linii. Czarna linia została, zatrzymała nam spadki. Widzicie, zatrzymała, mamy odbicie. I to jest bardzo częste, że takie pierwsze odbicie od linii zostaje jeszcze raz przetestowane i później następuje właściwe odbicie. Więc ja liczę na to, że to się wydarzy, że ta linia trendu tutaj powstrzyma już postępowanie spadków. Natomiast uwaga, gdybym się przeliczył i zobaczylibyście interwał 4-godzinowy, a najlepiej dzienny, ale myślę, że 4-godzinowy będzie wystarczający, znowu zamykający się tak jak tamta świeca tutaj pod linią trendu, no to jest to niebezpieczna przesłanka do tego, że wracamy do struktury trójkąta, co świadczyłoby dalej o postępujących spadkach w ramach tutaj tego trójkąta. Nie sądzę, żeby cena w dość prosty, łatwy sposób sobie poradziła z przebiciem. No, choć jeśli shortujący mieliby rację, to to byłaby fala trzecia. A fala trzecia jest bardzo silna. Więc przynajmniej tutaj w przestrzeni między tą krawędzią a tą krawędzią byłby prawdopodobnie swing. Nie byłoby tu sytuacji jakiegoś takiego plątania się ceny w tych strukturach. Oczywiście mówię tu teraz o trójkącie, już nie tym zwyżkującym, który jest historią, którego już nie ma, tylko mówię teraz o tym trójkącie symetrycznym, który również powstał na wykresach Bitcoina. Ten trójkąt symetryczny też jest ważny, on jest aktualny i to jest struktura póki co prowzrostowa, to znaczy taka, która mogłaby zapowiadać wzrosty, póki co zatrzymana przez podaż. Podaż jakoś sobie jeszcze radzi z tymi spadkami, ale nie można się bać tych spadków, dopóki cena nie pojawi się z powrotem w trójkącie. Jeśli pojawi się z powrotem w trójkącie, to znaczy, że ci shortujący mogą mieć rację i może im się to wszystko udać. Więc też nie chcę też jakoś mocno straszyć, bo tutaj będzie nas wspierać linia trendu. Zobaczymy, więc i linia trendu, i tutaj ta dolna krawędź trójkąta będą wspomagać, więc tu można nawet... Zobaczymy, jaka będzie dynamika, bo jeżeli będzie bardzo duża dynamika spadków, to ja w baje nie będę wchodził tutaj w rynku futures, bo jeżeli to jest fala trzecia, to taki baj przeciwko fali trzeciej to jest tak naprawdę samobójstwo niemalże. Nie powinno się tego robić. Więc po prostu pozostanę w obserwacji. Słuchajcie, udało się wyjąć pieniądze. Już nie będę historycznie teraz pokazywał, gdzie się udało wyjąć, a gdzie nie, tylko w ostatnim czasie udało się wyjąć pieniądze z zakupów spot tutaj. Jeżeli ktoś wyjął, no ja osobiście zawsze cashuję się po drodze, ale staram się trzymać przynajmniej część kapitału do tego ostatniego take profitu, a do niego jest jeszcze bardzo daleko, bo ten ostatni take profit to są przestrzenie, no niektórzy mówią 46-48, niektórzy 54-56, zobaczymy, jeżeli to będzie już ten właściwy strzał. Więc udało się bardzo ładnie tutaj, przypominam też, że tutaj też bardzo fajny short wystrzelił, kto jest w grupie to też, przepraszam, buy, nie short tylko long, kto jest w grupie miał okazję handlować teraz w dół od wczoraj i no i walczymy, zarabiamy. No słuchajcie, długoterminowych analiz chyba nie muszę wpisywać. Znacie moje długoterminowe analizy. Jeżeli nie, jeżeli, nie wiem, są osoby, które chciałyby jeszcze raz wysłuchać, napiszcie w komentarzach dzisiaj, że nie, Jurek, wróć, bo ja nie słyszałem, albo nie wiem, nie było mnie tego dnia, choć powtarzam to przez wiele dni, a może jestem nową osobą na kanale i chciałbym twoich długoterminowych prognoz posłuchać jeszcze raz. Natomiast dopóki takich postulatów nie będzie, to tu się nie będę jakoś specjalnie też przed szereg wychylał, bo może to was po prostu nudzić. Przy okazji, jeśli chodzi o spojrzenie na trend, to tutaj widzimy co prawda trójfalowy ruch, ale mimo wszystko nowy wyższy szczyt, nowy wyższy dołek. Nie wygląda to najgorzej. Także
Nie oceniałbym tu wewnątrz sytuacji, powtarzam jeszcze raz, do obserwacji, jestem w spocie, pozamykałem już futuresy, zobaczymy jak się po drodze pojawi kolejna okazja, postaramy się z niej skorzystać. Także tak to wygląda, no oczywiście tu się odbywa handel scalpingowy na tą linię trendu, czyli zakupy 1-2% zamykanie, zakupy 1-2% zamykanie. Tak się scalping uprawia na futuresach. Tak można oczywiście zarabiać, no ktoś powiedziałby, co to za wzrost z 34700 na 35100. No wiecie, jeżeli jesteś w stanie przewidzieć kierunek zachowania ceny, to wzrost nawet najmniejszej kwoty dolarowej przy użyciu odpowiedniego narzędzia, jakim jest dźwignia, może ci dać całkiem niezłe zyski. Także przypominam, że na rynek patrzymy w dwojaki sposób. Jako inwestor to raz i jako trader to dwa. Wiadomo, nie wszyscy są zainteresowani tradingiem, ale też nie każdy jest inwestorem. Znam wielu traderów, którzy nie mają Bitcoina, a co chwila zakładają się o zmianę jego ceny i zarabiają na tym, tak? Albo tracą na przykład. Różnie to bywa, tak samo jak z inwestycjami. Dobra, chyba, aha, okej, okay, ważna rzecz. Mamy dzisiaj 30 czerwca, więc odpalmy sobie Bitcoina na jakimś czystym wykresie, może być ten, i zobaczmy, jak wygląda interwał miesięczny, ponieważ to może być przesłanka do tego, jak się to zamknie. Zobaczcie, zbliżamy się do końca miesiąca. Co prawda nie wolno świecy oceniać przed jeszcze jej zakończeniem, przed jej zamknięciem, ale można jakieś sugestie, wnioski tutaj wyciągać. No ta świeca ani nie wygląda prowzrostowo, ani nie wygląda prospadkowo. W związku z czym, no nie wiadomo jeszcze jak się zamknie, ale gdyby tak się zamknęła, jak jest teraz po miesiącu, no to mamy świecę Doji, czyli dużą niepewność z dwoma poprzedzającymi cieniami z dołu, czyli gdzieś tutaj się te zakupy pojawiły, które mogły powstrzymać cenę. Przypominam, że nadal nie dostaliśmy porządnego testu tej świecy. W związku z czym ja cały czas na ten test czekam, czyli tak zwane odreagowanie, a im nawet bym się bardziej mylił i cena zjechałaby niżej, to odreagowanie będzie wyższe. Także jakoś specjalnie mnie to nie martwi. Zobaczmy jeszcze interwał tygodniowy. No, bardzo ładnie tutaj te świece się zamykają, czyli 30, okolice 35 tysięcy to jest trochę taki beton, zapora dla ceny. W interwale tygodniowym widzimy, że żadna tygodniowa świeca póki co nie poradziła sobie, żeby zamknąć się poniżej 35 tysięcy. Wszystko, co tu trafia, jest od razu wykupywane, co też potwierdza działanie teorii tutaj Wyckoffa, o której mówimy, która jest widoczna na wykresie w interwale, no może nieco niższym dziennym, tak, ale nie będę się powtarzał, tak jak powiedziałem, mówiłem o tym, co było tutaj, jaki ruch to rozdzielił, wszystko wiecie. Dobra, a my przejdźmy teraz do indeksów. No dobra, jak się ma warszawski indeks giełdowy? Zobaczmy, warszawski indeks giełdowy, na razie zobaczymy, jak się miało od ostatniego razu. Mieliśmy tu zapoczątkowany trend spadkowy bardzo brutalny między 2007 a 2009 rokiem, także wiele osób mogło się zniechęcić do polskiej giełdy, ale to jest naturalne. Jeżeli ktoś mówi, że to jest krach, bessa, pęknięcie bańki, dla mnie jest to po prostu korekta. Jest to element rynku, cykl rynkowy. Jeżeli mieliśmy tutaj impuls, dostajemy korektę. Właściwie nawet nie jest to cała korekta, jest to dopiero początek tej korekty, czy powiedzmy start tej korekty. I zobaczcie, to jest to zawsze, co mówię, że na Bitcoinie czekam na ten ruch, o na ten. Chciałbym w Bitcoinie się ewakuować tutaj, ponieważ ryzyko później niestety powstaje takie. I jeżeli byśmy byli w tym rynku w WIG-u, to mówiłbym cały czas, że im głębszy będzie spadek, tym silniejszy będzie powrót. Widzicie? To jest właśnie to, o czym mówię zawsze, także żeby nie było, że sobie to biorę z powietrza, to się na wszystkich wykresach dzieje. I na Bitcoinie też się wydarzy. No dobra, im będziemy dłużej czekać, to no może im będziemy nawet głębsze zejście, tym mocniejszy powrót. Nie ma się co specjalnie martwić. Okej, okay, co mówi poprzednia analiza? Poprzednia analiza mówiła, że ten powrót będzie gdzieś tutaj skierowany do tej czerwonej linii. No i został skierowany. Tutaj w naturalny sposób z tego poziomu nastąpiło odreagowanie. Ale ja zasadniczo byłbym bardzo tutaj prospadkowy, byłem może bardzo prospadkowy, zwłaszcza dopóki cena znajdowała się poniżej linii trendu. Nawet tutaj moja projekcja mówiła, że gdy dotrze do linii trendu, to u nas powinna nastąpić reakcja. No, spodziewałem się, nie ukrywam, silniejszej reakcji niż ta, która nastąpiła. Ta, która nastąpiła, była całkiem, powiedzmy, słaba. Widzicie tutaj delikatne przekroczenie i powrót, czyli to było jedyne to,
Jedyna rzecz, która się wydarzyła na wykresie po mojemu i to też nie do końca. Potem cena, czy następnie cena, wróciła nad linię trendu, bardzo ładnie się tu zamknęła, wykonała retest, czyli można powiedzieć, że książkowe zachowanie ceny, wykonała retest i pojechała do góry. Od razu Wam powiem, że taki retest bardzo często obarczony z powrotem, czyli ja sobie teraz stawiam tu przerywaną linię i myślę, że spokojnie około 90% przypadków jest takich, że cena zawsze wraca jeszcze raz po ten poziom, po to, żeby go przebić, naruszyć. W związku z czym, okej, zaraz przejdę do wątku, że ja przyznaję, że tutaj obowiązuje trend wzrostowy, ale w ramach tego trendu wzrostowego cena powinna jeszcze raz wrócić tutaj do czerwonej linii. I uwaga, taki powrót należy traktować prowzrostowo, czyli jeżeli cena wróci, to daje nam tutaj okazję do tego, żeby jeszcze raz się przyłączyć do wzrostów. Do wzrostów. No właśnie, ale co z tymi wzrostami? Czy to znaczy, że już teraz mamy trend, który doprowadzi nas na szczyt GPW z 2007 roku, czyli z poziomu 3914 punktów? Nie. Nie można w takiej perspektywie patrzeć na wykres, który tutaj ułożył taki trend. To jeszcze nie jest ten czas. I powiem Wam więcej. Każdy teraz setup, który byłby prowzrostowo ustawiany, czyli na long do góry, byłby obarczony dwoma ograniczeniami, zaraz je naniosę na wykres. A więc tak, te ograniczenia, właściwie w jednym z nich właśnie się znaleźliśmy, czyli w tej chwili żółta strefa to jest strefa podażowa, taką jaką znacie, taką jaką często rysuję, podażowa. I tutaj wielu uczestników rynku będzie obstawiać spadki, albo zamykać pozycje, albo obstawiać spadki. W związku z czym powrót w te strefy, w te rejony, czy to szybki już teraz, nie wiem, czy trochę może później, jest jak najbardziej wskazany, pożądany i w tej chwili już można szukać miejsca do rozpoczęcia tego powrotu. Także ten powrót się moim zdaniem odbędzie, jeśli nie za chwilę, to trochę później. Oczywiście patrzymy na wykres przez pryzmat dużego interwału, więc zwróćcie uwagę, że jeżeli tylko trochę myszkę przesunę w prawo, to już mamy styczeń 2020 roku, 22, przepraszam. A jeszcze trochę, to już mamy prawie praktycznie 2023 rok tutaj, widzicie? To jest długoterminowe spojrzenie na WIG 20. I nie spodziewałbym się tutaj jakiejś siły trendu w takiej, która mogłaby się przebić spokojnie przez tą żółtą strefę. Najpierw spodziewam się ruchu korekcyjnego, potem szukam dla siebie okazji do wzrostów i te wzrosty jeszcze raz biją w strefę. Zobaczymy, jak ta strefa tutaj będzie znowu działać, ale gdyby, a pewnie z czasem zostanie pokonana ta strefa, ona z czasem zostanie pokonana, bo to jest miejsce, powiedzmy, wynikające tutaj z trendu lokalnego od 2011 roku. A my patrzymy teraz na przez pryzmat bardzo długiego czasu, od 2007 roku, więc jeżeli już w końcu zostanie to pokonane, ta strefa zostanie po mniejszej lub głębszej korekcie, to uwaga, spotykamy się znowu przy poziomie 2940. Tu się zaczyna strefa, ale ona się łączy z istotnym oporem dla ceny wzrastającej, więc tutaj od razu granica tej strefy będzie bardzo ważna, jeśli chodzi o uderzenie w dół. No, nie wiemy w czasie, kiedy to się ułoży, no ale jeśli kiedykolwiek tam cena dojdzie, czy kiedykolwiek, no jeśli już w końcu tam cena, czy gdy już cena w końcu tam dotrze, po krótszym lub dłuższym czasie, to to będzie bardzo silne miejsce do spadków. Także tu osobiście chciałbym być i chciałbym to handlować short w dół lub wychodzić z pozycji, jeżeli bym jakiekolwiek miał. Teraz krótkoterminowe spojrzenie. Jeżeli zajrzymy sobie na interwał 4-godzinowy, to widzimy cenę poruszającą się do góry. Widzimy, że korekty się są coraz płytsze. Impulsy wcale niekoniecznie zwalniają, ale uwaga, poza tutaj w całym tym swingu, poza tą linią trendu, która zresztą skrzyżowała się bardzo ładnie z tą czerwoną poprzednią, która tutaj była wcześniej ustawiona, czyli to był mniej więcej ten poziom, to poza tym miejscem tutaj tak naprawdę nie było żadnych powodów do tego, żeby ktokolwiek mógł czy chciał zatrzymywać tą cenę, ale te powody właśnie zaczęły się pojawiać. Także tak jak mówię, ruch korekcyjny, gdzieś z żółtej strefy zapoczątkowany, powrót do linii trendu albo przynajmniej pokonanie tej przerywanej linii, okazja do wejścia w rynek na buy zgodnie.
No właśnie, dlaczego na Bain? No dlatego, że będzie to zgodne już tutaj z tym trendem, prawda? Nawet możemy sobie postawić tutaj linię trendu. W sposób właściwy. Damy jej kolor zielony, żeby było widać, że to jest trend wzrostowy. No i niech ona na tym wykresie zostanie, bo na pewno będzie ważna w każdym powrocie, tak? Obojętnie, czy ten powrót będzie tu za chwilę, czy miałby być tutaj później. Ona będzie ważna. Trzeba ją na wykresie zostawić i później obserwować, w którym miejscu się będzie cena z nią zbiegać. Także tak widzę WIG20. Zobaczmy WIG30. Dobra, WIG30. Wiecie co? Jak ja patrzę na taki trend, najczęściej tego sobie odpuszczam, bo jak muszę to zidentyfikować, jak ten walor w długim terminie się zachowuje, czy podąża trendem wzrostowym, czy spadkowym, co jest dla mnie w ogóle fundamentem jakiejkolwiek analizy, no to tutaj ciężko mi jest to po prostu zrobić, tak? Ciężko mi jest to zrobić. Mogę intuicyjnie popatrzeć tylko na ten ostatni trend tutaj kreujący się jako ważny, ale to też nie będzie dobra analiza, dlatego że to może być tylko ruch korekcyjny w całych spadkach, który w każdej chwili może się zakończyć kolejnym strzałem w dół. Więc ta analiza, od razu bierzcie sobie tutaj poprawkę na to, co powiem. No nie, słuchajcie, poddaję się. Nie ma tutaj w tych strukturach dla mnie nic czytelnego, nic ciekawego, nic, co mogłoby przykuć moją uwagę i powiedzieć: Jurek, ty musisz w tym rynku być. Nie ma nic takiego. No próbuję szukać. Fakt, poświęciłem temu wykresowi bardzo mało czasu. Ale gdyby naprawdę ktoś mnie zmusił do handlu tutaj, no to jakieś tam delikatne ruchy tutaj, no, odreagowania od tej linii trendu, ale nic, nic szczególnego, nic wielkiego bym tutaj nie robił. Nic bym tu wielkiego nie robił. No ale gdybym miał cokolwiek zrobić, to szybciej bym raczej opuścił teraz ten pokład, przynajmniej na chwilę, na pogłębienie się korekty, ewentualnie później planował do niego powrót, ale to jest naprawdę, jak ja to czasami mówię, wątła dosyć analiza, tak? Dobra. MWIG40, tu już trochę lepiej. Okej, mamy za plecami silny trend spadkowy. Ktoś powiedziałby krach, pęknięcie bańki. Ja mówię trend spadkowy odreagowany tutaj wzrostami. Teraz interesują nas te wzrosty. One są dość silne, to znaczy podjeżdżają pod same początki trendu, w związku z czym mają szansę na przebicie szczytu. Mają tutaj szansę na przebicie szczytu. No właśnie, ale jak ta szansa się tu prezentuje? Dajcie mi chwileczkę. Okej, okay, ta struktura też może nie jest najbardziej czytelna, nie taka jakiej bym chciał i oczekiwał, ale fakt, że w całych tych wzrostach dostaliśmy tutaj ten ruch korekcyjny, który zakończył się w poziomie, na którym mogłaby się zakończyć korekta. No, niestety on nie jest też czytelny, ale powiedzmy, że rynek to zaakceptował wzrostami tutaj, które widzimy. I uwaga, stało się coś niesamowicie ważnego, bo mieliśmy tutaj przebicie linii trendu. Ona była ważna, ona była istotna dla tego wykresu. Widać to było tutaj, było widać to tutaj. Więc co się wydarzyło teraz? Cena po tych gwałtownych spadkach wróciła nad linię. Tu jest potencjalny poziom zakończenia korekty, a ten swing jest dosyć impulsowy. Czy jest silnie impulsowy, silnie trendowy. To wskazywałoby, że rzeczywiście jest tutaj szansa na coś więcej. I teraz na co więcej? No, przede wszystkim trzeba, moim zdaniem, dać tutaj tym wzrostom się spełnić, niech one się zrealizują. I teraz uwaga, gdy tylko powtórzy się ta korekta, ja nie wiem, kiedy to się stanie, ale gdy to się stanie, to jest szansa na to, żeby się przyłączać dalej na wzrosty z minimalnym targetem na szczyt rozpoczęcia tej korekty. Czyli jest to rynek dla mnie do obserwacji. Tylko tutaj też dodam, że ważne byłoby, żeby ta korekta, żeby ten impuls jeszcze na tyle się wyciągnął do góry, żeby był na tyle wyciągnięty do góry, żeby ta korekta, gdy się będzie kończyć, kończyła się nad linią tą tu zieloną trendu. Bo jeśli okaże się, że to by się zaczęło wcześniej i korekta by zakończyła się pod linią trendu, to bym tego nie dotykał. Natomiast gdyby, tak jak powiedziałem, jeszcze tu się to wyciągnęło wyżej i dopiero pojawiła się ta czerwona korekta, to brałbym to po prostu jako, no, w cudzysłowie pewniak. Oczywiście nie, nigdy nie ma pewniaków,
ale w cudzysłowie, przysłowiowy pewniak z atakiem na ten szczyt, który sobie gdzieś tam powiedzmy ten swing wykona. I to takie spojrzenie moje tutaj, tak? Swing, no być może nawet jeszcze coś więcej, bo ten trend wydaje się bardzo silny, także nie tylko szczyt, ale jeszcze pewnie i ATH i co tam jeszcze będzie powyżej. Także może to wygląda całkiem przyzwoicie. Mimo braku tutaj czytelności, to tylko w oparciu o trend i struktury, które się tu tworzą, brałbym to na wyższe szczyty, ale dopiero po zakończeniu korekty i też przypominam, no, że zgodnie, gdyby to się działo, no to trzeba tutaj pewnymi umiejętnościami się wykazać, ponieważ odpowiednia proporcja pogłębienia się korekty mogłaby skutkować tym, że cały setup mógłby nie wyjść, ale wtedy trzeba po prostu być przygotowanym na to, w którym momencie się ewakuować, bo może to wszystko się nie udać. Ale raczej nikłe szanse. Wydaje mi się, że to się może zrealizować. To kwestia teraz, jak ta korekta się ułoży, czyli rynek ewidentnie do obserwacji. I takim go zostawmy. Przejdźmy dalej. WIG Games. Co wam powiem o tym WIG Games? Popatrzcie na ten wykres i zastanówcie się, czy ten wykres nie przypomina wam trochę wykresu CD Projekt. Już pomijając kwestie fundamentalne, prawda? No właśnie, jak się dobrze zastanowicie, to czy tam przyjrzycie, to przypomina. Silny zjazd. Dynamiczny powrót. Dojazd do poziomu, który w tym dokładnie samym momencie, przypuszczam, że te same momenty były w CD Projekcie, już nawet nie będę tego sprawdzał, widzę to po wykresie, ale dokładnie ten sam moment, czyli 10 maja, to jest wspólny mianownik między tym WIG-iem a CD Projektem. I słuchajcie, w jednym i w drugim wykresie jest to typowe miejsce na zakończenie ruchu korekcyjnego. Żeby wam to trochę unaocznić, to jest bardzo dobre miejsce. To jest bardzo dobre, doskonałe miejsce. Jeżeli zobaczcie, teraz trafiłem na ten WIG, którego wcześniej nie analizowałem, i on mi potwierdza mój scenariusz na CD Projekcie. Buduje identyczną strukturę, identyczną prowzrostową strukturę. No ktoś powiedział, Jurek, ale zobacz, jak to łupnęło. Dobrze, a jak idziecie do sklepu, to szukacie właśnie promocji, czy chcecie, czy lubicie przepłacać? No, szukacie promocji, więc dlaczego na wykresie nie znaleźć, na wykresach, nie poszukać sobie promocji, okazji do handlu? No tutaj działa to tak samo, tylko psychika ludzka działa inaczej. Jak coś spada, to my nie chcemy tego brać, no bo to traci na wartości, a to trzeba odwrotnie się zachowywać, tak? I to jest naprawdę bardzo dobre miejsce. I wskaźniki nawet potwierdzają, że to jest właśnie to, że to jest dokładnie to, czego byśmy chcieli. No, okej, okay, jest już trochę za nami, tak? Czyli dzisiaj mamy 23 979, mieliśmy 20 276. No, gdyby to było wcześniej mi znane, razem z CD Projektem bym to analizował, to byłaby naprawdę bomba, moim zdaniem. I chciałem wam jeszcze pokazać ten wykres z innej perspektywy. Patrzcie sobie na ten wykres w taki sposób teraz. Co widzicie? Ja widzę potężną przestrzeń do wzrostu. Naprawdę, to jest dla mnie od razu na pierwszy rzut oka tak samo bardzo hot jak CD Projekt. Okej, ale trzeba się zastanowić nad jeszcze jedną rzeczą. Te wzrosty, tutaj ten swing, który postępuje, zobaczcie, że on bardzo ładnie układa się strukturą falowo-korekcyjną. Bardzo ładnie. Teraz znowu kolejny strzał do góry, prawdopodobnie nad szczyt, dopiero jakaś korekta. Indeks ten powinien mieć kłopot. Nie mówię, że będzie miał, ale powinien trafić na kłopot z przebiciem się przez tę żółtą strefę. Ale jeśli się przebije przez tą żółtą strefę do góry, to już jest formalność, żeby zrobić szczyt i dużo, dużo więcej. Na razie zakończę dzisiaj tę analizę, ale osobiście przyjrzę się jeszcze tutaj tym strukturom wewnętrznym. Nie teraz już, tylko w spokoju. I dołączę tutaj ten WIG Games do swoich ulubionych walorów po to, żeby go obserwować i spróbować na nim coś zarobić jeszcze. Czyli jeżeli widzimy potencjał do wzrostów, jeżeli nie zostały zanegowane jeszcze moje scenariusze, bo przecież mogą zawsze być zanegowane, ale nie zostały one zanegowane, to trzeba szukać dla siebie okazji. Nie brać po prostu pierwsze, lepsze z ulicy i tak dalej. Wchodzić od razu, nie. Poszukać dla siebie okazji. Ja ten wykres dodaję do obserwowanych i od tego momentu, zważywszy na ten dołek i ten poziom, będę szukał tutaj dla siebie, jak snajper strzał,
Jeżeli ten strzał się uda zrobić, to nawet może chciałbym, postarałbym się podtrzymać tu dłużej. Zobaczymy. Także taka moja deklaracja do Was, dla Was. Oczywiście cokolwiek będę chciał robić, to Was o tym poinformuję. A na dzisiaj to już było wszystko. Mam nadzieję, że się podobało. I jutro też jest dzień. Widzimy się, słyszymy. Chyba raczej w godzinach popołudniowych, niestety, bo przedpołudnie całkiem innymi tematami zajęte. Także do zobaczenia. Pozdrawiam.